No cześć, z tej strony Rucrat, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Strzału z Lasera, czyli luźnego programu, w którym zapodaję Wam informacje, wiadomości, nowości, tipsy, tricks i inne sztuczki związane z Elite Dangerous oraz skupioną wokół niej społecznością. Dzisiaj mam dla Was garść informacji na temat nadchodzących wnętrz Fleet Carrierów. Jak zawsze, na początku podam Wam czyste fakty, bez upiększeń czy PR-owej gadki, a na koniec podzielę się swoją własną opinią. Frontier zapowiedział wnętrza FC-ków już jakiś czas temu i społeczność z niecierpliwością wyczekiwała jakiejkolwiek informacji na ten temat. 9 grudnia na kanale YouTube Chesteri Oso pojawił się film, z którego wynika, że wnętrza są już w grze, ale nie są jeszcze aktywne. Można je zresztą podejrzeć przez manipulację zewnętrzną kamerą. W opisie pod filmem znajdziecie oczywiście link do tego materiału, jak zresztą do wszystkich innych źródeł, z których korzystałem przy tworzeniu tego odcinka. Dokładnie tydzień później, czyli 16 grudnia, Frontier na swoim streamie już oficjalnie zaprezentował, jak te wnętrza będą wyglądać, a oprócz tego od jednego z deweloperów dostaliśmy całkiem sporo newsów na temat ich funkcjonalności. Należy tutaj zaznaczyć, że wszystko, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, to oczywiście work in progress, więc pewne rzeczy mogą ulec zmianie i nie należy tego traktować jako definitywnej, ostatecznej wersji tego kontentu. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się więc, że release wnętrz FC-ków przesunięto z update'u 10 do 11, który ukaże się planowo, i tutaj cytat, wcześnie w przyszłym roku. To oczywiście dosyć nieprecyzyjna informacja, no ale przynajmniej wiemy, że Frontier nie planuje tego na przykład na koniec przyszłego roku, tylko raczej tam, w pierwszym kwartale czy coś. Wnętrze FC-ków składają się z czterech głównych lokacji. Stern, czyli dziób, bridge, czyli mostek, oraz Carrier Bow, niebieski zwykły, czyli rufa. Nie wiadomo, czym różni się niebieska rufa od zwykłej i nie wiadomo też, gdzie dokładnie rozmieszczone są różne lokacje, które na FC-ku znajdziemy. A przynajmniej ja nie potrafiłem tego dokładnie wydedukować z materiału wideo. Pamiętajmy też, że mamy cztery różne typy samych Fleet Carrierów. Jeden standardowy i trzy dostępne za Arksy, więc nie wiadomo też, czy rozkład tych lokacji będzie taki sam na każdym z nich. Jeżeli chodzi o same lokacje, to była mowa o następujących. Pioneer Supplies. To znany ze stacji orbitalnych sklep z broniami i z pancerzami. Ten moduł nie będzie dostępny od razu i trzeba go będzie sobie do Fleet Carriera dokupić. W przeciwieństwie do sklepów na stacjach, Pioneer Supplies na lotniskowcach będzie miał wszystkie dostępne bronie i pancerze w grze. Koncept polega na tym, że w przeciwieństwie do np. do stoczni, którą gracz musi sobie sam ręcznie zaopatrywać w poszczególne paczki ze statkami, Frontier uznał, że taki micromanagement dla pancerzy i broni byłby już niewygodny dla gracza i po prostu została podjęta więc decyzja, że tutaj z automatu sklep będzie oferował wszystko, co jest dostępne w grze. Nie było natomiast żadnej informacji na przykład o broniach czy pancerzach, które zawierają od razu jakieś modyfikacje inżynierskie, a jak wiemy, takie również losowo można trafić w sklepach na stacjach. Nie wiadomo więc, czy będą one dostępne na Fleet Carrierach. W naszym sklepie na lotniskowcu dodatkowo będziemy mogli jako właściciel ustawić sobie procentową marżę powyżej normalnej ceny danego przedmiotu. Przy zakupie takiej broni czy pancerza ta dodatkowa kasa zasili oczywiście konto naszego Fleet Carriera. Oprócz tego właściciel FC-ka będzie mógł włączyć lub wyłączyć sprzedaż nielegalnych towarów w danej jurysdykcji. Mam tutaj wrażenie, że chodzi na przykład o e-bridge, które są tylko dostępne w systemach anarchistycznych. Idąc dalej, kolejną lokacją dostępną na naszym Fleet Carrierze będzie bar. Tutaj nie było dokładnie powiedziane, czy trzeba kupić ten moduł osobno, więc dowiemy się tego przy release. Osobiście zakładałbym, że bar jest taką raczej na logikę lokacją, która będzie dostępna od razu, bez potrzeby jego zakupu, ale zobaczymy. Jeżeli chodzi o samą funkcjonalność, to barman będzie działał troszeczkę inaczej niż na stacjach. Nadal będzie to co prawda coś na kształt rynku odesejowych materiałów inżynierskich, ale właściciel będzie mógł sam ustawić skup lub sprzedaż poszczególnych materiałów u barmana. Czyli będzie to się odbywać podobnie jak na Fleet Carrierowych marketach. Dalej mamy Vista Genomics i ten moduł trzeba już będzie sobie zakupić, żeby pojawił się na naszym lotniskowcu. Będzie on działać tak samo jak karierowy Universal Cartographics, czyli dane sprzedamy po prostu po nieco niższej cenie niż na stacjach, w zamian za wygodę i mniejsze ryzyko ich utraty podczas podróży powrotnej do bańki. Oprócz tego ten moduł działa dokładnie tak samo jak na stacjach. Idąc dalej, mamy też stocznię, czyli shipyard, który będzie obecny na FC-ku z automatu bez potrzeby jego zakupu.
Tutaj to już jest mój domysł, ale wydaje mi się, że chodzi tutaj o stocznię dostępną tylko dla właściciela, czyli w zasadzie doki oraz możliwość transferu własnych statków. Jeżeli chcemy udostępnić shipyard innym pilotom oraz handlować statkami, to nadal trzeba będzie ten moduł zakupić osobno, ale tak jak mówiłem, to tylko i wyłącznie moje przypuszczenie. Opieram je na tym, że w ten sposób działa to również i teraz. Stocznia dla gracza, dla właściciela FCK dostępna jest od razu, natomiast dla innych graczy i do sprzedaży statków trzeba sobie ją dokupić osobno, więc wydaje mi się, że tak samo będzie to w przypadku po prostu wnętrz Fleet Carrierów. Frontier zaznaczył też tutaj, że na karierach nie będzie Inter Astry, bo gracz sprzedaje statki jako prywatny biznes, a nie przez Inter Astry. I ostatnią lokacją, o której była mowa, jest The Jump Room, który mi osobiście wyglądał bardziej na mostek po prostu lotniskowca. To bardzo ciekawa lokacja, która wprowadzi możliwość, a w zasadzie przymus, o czym za chwilę, spoczęcia na krześle i obserwacji skoku lotniskowca przez ogromne okno. Wyglądało to naprawdę super. Przy rozpoczęciu przygotowania do skoku wszyscy gracze znajdujący się na lotniskowcu będą mieli czas, żeby udać się do jump roomu, a jeżeli ktoś nie zdąży, to przed samym skokiem zostanie po prostu przeteleportowany na siedzenie. Natomiast właściciel lotniskowca oraz gracze, którzy w danym momencie są członkami jego teamu, czyli Horizonowego Winga, będzie miał dostęp do prywatnych kwater kapitańskich. I tutaj Frontier chciał, żeby właściciel poczuł faktycznie, że FCK to jego własność, że należy do niego i nie jest tam po jakimś gościem czy randomowym pilotem, tylko ma swoją własną kapitańską kwaterę. To już wszystkie lokacje, o których mówił Frontier na swoim streamie, ale oprócz tego dostaliśmy jeszcze garść innych informacji. Przede wszystkim każdy Fleet Carrier będzie miał tak zwane personal touches, jak na przykład jego nazwa wyświetlona na ścianach i tym podobne rzeczy. Na materiale wideo widać też było escape pody, które od jakiegoś czasu są dostępne na megashipach też, ale nie wiadomo, czy są one, będą one aktywne. Na logikę wydawałoby się, że tak, no ale zobaczymy przy release. Dodatkowo gracze będą mogli zmienić wygląd wnętrza swojego lotniskowca. Chodzi tutaj zarówno o kolory, jak i o rozkład, czy też wygląd samych pomieszczeń. Odbywać się to będzie z poziomu livery, no i nie było żadnej informacji na temat tego, czy będzie to płatna usługa, czy nie, ale myślę, że z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że dostaniemy jeden standardowy układ, a na kustomizację trzeba będzie wydać arksy, bo tak przecież działa cała reszta gry. Jeżeli chodzi o załogę Fleet Carriera, to oczywiście będziemy mogli zatrudniać i zwalniać NPC-ów, którzy go obsługują i te zmiany będą widoczne we wnętrzach. To znaczy, jeżeli zatrudnimy sobie jakiegoś NPC-a do obsługi, nie wiem, Pioneer Supplies, to oczywiście ta sama postać pojawi się faktycznie w sklepie, w naszym sklepie na lotniskowcu. Jeżeli go zwolnimy i zatrudnimy kogoś innego, to oczywiście ten NPC zostanie w Pioneer Supplies we wnętrzu podmieniony. No dobra, to były czyste fakty, które spisałem sobie z prezentacji na streamie Frontiera. Teraz nadszedł czas na moje przemyślenia i mam nadzieję, że wy też podzielicie się swoimi w komentarzach pod filmem. Serdecznie zapraszam do dyskusji. Natomiast jeżeli chcecie pogadać na żywo, to koniecznie wpadnijcie też na mój kanał Twitch, gdzie streamuję kilka razy w tygodniu. Anyway, ze swojej strony przede wszystkim muszę powiedzieć, że przestrzeń FCK-u wygląda na bardzo użytkową, tak wizualnie, i w ogóle sprawia wrażenie ogromnej. Implementacja wnętrz wydaje się być zrobiona sensownie, a Frontier ewidentnie wziął pod uwagę komentarze i sugestie graczy z forum i z różnych mediów społecznościowych. Sposób, w jaki zrobili te wnętrza oraz sama funkcjonalność naprawdę napawają mnie optymizmem i muszę przyznać, że szczerze zaczynam się hypować. Oczywiście jak to wszystko będzie się prezentować i przede wszystkim czy będzie działać poprawnie, okaże się dopiero przy release, ale z drugiej strony ostatnimi czasy FDev zdaje się dosyć szybko naprawiać wszystkie bugi, które wprowadzają do gry z kolejnymi patchami, więc daję im tutaj kredyt zaufania. Natomiast fakt, że jako właściciel będę miał swoją własną kwaterę, do której będę mógł zabrać swój team przed jakąś misją i tam przy stole omówić szczegóły akcji, na którą się właśnie będziemy udawać, a następnie razem doświadczyć skoku nadprzestrzennego mojego lotniskowca, powoduje, że krew szybciej krąży mi w żyłach. Na coś takiego czekałem od samego początku, od release'u gry 7 lat temu. Notabene Elita właśnie skończyła 7 lat, 14 grudnia. Także jeżeli ktoś nie wiedział, nie zdawał sobie z tego sprawy, to nasza Elitka ma już 7 latek. Wszystkiego dobrego. Mam też nadzieję, że możliwość kustomizacji wnętrza i dostosowania go do własnych potrzeb i poczucia estetyki sprawi, że będę się na swoim lotniskowcu czuł faktycznie jak w domu i naprawdę będzie to sprawiać wrażenie, że to moja własna latająca baza, która jest zupełnie inna od pozostałych FCK-ów. Jeżeli chodzi o funkcjonalności oferowane przez poszczególne moduły, to chyba też nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Wszystko to brzmi naprawdę sensownie i przyjaźnie dla gracza. Tak jak mówiłem jednak, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie w praniu, ale wstępnie no naprawdę się jaram i nie mogę się już doczekać, żeby zadokować nas w mojej IWAS Hash i dumnym krokiem przejść się po jej pokładzie, salutując załodze, a następnie wygodnie rozsiąść się w fotelu w mojej kapitańskiej kajucie i z zapartym tchem obserwować, jak moja własna latająca baza wchodzi w nadprzestrzeń i skacze do innego systemu.
Jestem bardzo ciekawy, czy wy macie podobne odczucia. Jeszcze raz więc zapraszam do komentowania i dyskusji pod filmem, a ja tymczasem się już z wami żegnam i zapraszam na kolejne filmy oraz na live streamy na Twitchu. Latajcie bezpiecznie, piloci, albo i nie!